na świecie i każdy, jakbym się, każdy miał przyjmować, że coś o mnie źle mówi, ja patrzę na tych tylko co dobrze, co są pozytywni, uśmiechnięci i tylko na tych ludzi patrzę i się fajnie żyje, tak, nie? Po co mam iść spać i się przyjmować, że ktoś na mnie pocisnął? Wolę kłaść się spać i cieszyć się, że na przykład 5, 6, 7 osób powiedziało spoko gość, nie? To tym żyję i dlatego tak się ubieram na kolorowo, bo chcę pokazać ludziom, że jest fajne życie, nie? Marku, cały czas śmiejesz się i przewracasz oczami. Masz coś do dodania, do odpowiedzenia? Nie, no Dawid ciągle mówi o jakimś tam wyjaśnianiu, ale mi się wydaje, że on właśnie sam przed chwilą się wyjaśnił doskonale. Mówi, że śmieje się z ludzi, którzy poświęcają czas na krytykowanie innych, a sam nie wychodzi z samochodu, żeby nagrywać filmy na Polaka, których nagrał już kilkanaście, nagrał kilkanaście filmów na mnie, więc on sam praktycznie jest tą osobą, o których teraz mówisz, że mają smutne życie, że są życiowymi pałami. Ty opisałeś w tym momencie siebie, doskonale opisałeś sam siebie, więc no tylko potwierdzam moją diagnozę twojej osoby, że jesteś po prostu chorobliwym mitomanem i tak jak już mówiłem, to można leczyć, to nie jest nieuleczalne. Ale po co leczyć, jak mi z tym jest dobrze? Ja wiem, że jestem pierdolny, nie to pozytywnie, mi to wystarczy. A ty, kurwa, kleje porównujesz, przyjechałeś tu na motorze, kto tu jest większym atencjuszem? Kurwa, ludzie, zobaczcie, niech on sam się wyjaśni. A, no, dobra, skoro tak, to w sumie tak. Marku, to może teraz troszkę inne pytanie, ale też troszkę bliskie tematowi. Przepraszam jeszcze, ale wiecie, co jest najlepsze? Że ja Ad Bassery oglądałem kiedyś na kanałach, wcześniej jak zaczynał. Oglądałem jego, jak było być jak Jan Błachowicz. Super to były kanały, programy, naprawdę, bo ja znałem Atora i jego i oglądałem sobie te dwa kanały, bo tam było trochę o polityce, u niego fajne rzeczy się działy, a później zobaczyłem taką spadkową, że olał swoich widzów, po prostu nagrywał coś tam co jakiś czas, czyli pieniążki uderzyły do głowy i olał to. I później zauważyłem, że zaczął cisnąć na mnie, że ja próbuję coś zrobić, więc nie kumam tej sytuacji, rozumiecie? Olał widzów, miał na to wypierdzielone, ja zacząłem coś robić pozytywnego, on mi co jakiś czas na Facebooku dopierdalał. O co tu chodzi? Czyli on, nie wiem, przypieprza się do mnie i nie wiem, dziewczynę ci wyrwałem, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, dlaczego on bije do mnie. Może on to wyjaśni, kurwa, bo to jest takie pierdolenie 3x3. Dlaczego w tym momencie, kiedy olał widzów, uderzył do mnie? O co chodzi? Nie mam pojęcia. Mówisz, że mnie kiedyś oglądałeś, a przecież ja zaczynałem od testowania prezerwatyw. A teraz się z tego śmieję, że ja testuję kleje. No to, ale ja nie mówię, że od samego początku, to oglądałem wtedy, jak zacząłeś sztuki walki, bo to było ciekawe, jeździłeś, uczyłeś się, coś tam fajnego pokazałeś, a później ten kanał jebłeś, olałeś, wolałeś kleje porównywać, bo ci płacili. Więc a kto tutaj urywa ludzi? A o tym mówisz. Po kasę ci chodzi. To prawda. To no prawda, rację, przyznał się. No, a później zacząłeś do mnie cisnąć, wytłumacz mi to, jak człowiek, a nie pierdol jak Polak, no. Zostaw ten kurwa mikrofon, rozmawiam z Adbasterem. Zostaw ten mikrofon. Mało masz z pierdoleniem do czynienia, więc jeszcze z tym różowym jeszcze strojem. Nie. Dobra, daj ludziom pomówić, wytniemy to. Nie, masz trochę racji, no oczywiście. Mam. Nie mówię, że nie, ale ja to wyjaśniam. Jeden punkt. Co sprawiło, że cisnąłeś do zdoby? Skąd ty w ogóle mi poznałeś? Ja miałem 2000 ludzi, ty masz 1,5 miliona. Dlaczego do mnie się odezwałeś? Na Facebooku ktoś napisałeś pierwszy raz coś tam, wyjebałem się do mojego samochodu, że jeżdżę starym samochodem, mówisz, że coś, 98 rok Toyota, a ty do mnie mówisz, o kurwa, jeżdżę sobie Jeepem, czy czym, chujwie tam, czy Chryslerem, jakimś się chujwie, co tam jest. O co ci chodziło? To nie ja do ciebie, bo ja nie miałbym żadnego interesu w tym, żeby ciebie zaczepiać. I teraz ze mną walki. O co ci chodzi, kurwa? Jedno proste słowo. Ja nie miałem żadnego interesu, żeby zaczepiać ciebie, za to ty miałeś ogromny interes, żeby zaczepić mnie. Ja nic nie zaczepiałem. Przecież ja ciebie jeszcze nie zaczepiałem. Gdzie? Tak, nawet nie chciałem walki z tobą, nic nie chciałem. Możemy prześledzić historię. Historię, naszego, kurwa, Mieszko pierwszy. Konfliktu. Ja pierdolę. Odpowiedz wprost, o co ci chodzi? Żal dupy, nie wiem, jakieś prywatne te. Okazałoby się, że... Byłem na panieńskiej u twojej dziewczyny gdzieś tam, czy coś, kurwa, ty zaczepiłeś mnie, bo miałeś w tym gigantyczny interes, tak samo nie jak w zaczepianiu wszystkich innych fejmów. Ty z tego żyjesz, człowieku. Wy żyjecie tylko w internecie, wiesz, że jest realne życie, nie? Ja mam w dupie to. My żyjemy tylko w internecie. Może nie w dupie, bo Polak ma zawsze w dupie. Dobra, nieważne. Ty z tego żyjesz. Ty jesteś zawodowym atencjuszem. Nie walczy do mikrofonu, bo będzie głupie gadanie, no. Ty żyjesz z tego, że zaczepiasz znanych ludzi. No dobra, żyję, jestem atencjusz pierwszy, ale po chuj się do mnie przyjebałeś. Nie, ty się przyjebałeś. To nie było tak, to ty przyjebałeś się do mnie, ale zresztą ta rozmowa zaczyna być żenująca. Śmiesz się z ludzi, że nie mają na samochód? Tak?
Ja nie śmieję się z ludzi, że nie mają na samochód, tylko śmieję się z ciebie, że jeździsz kurwa trupem jakimś pierdolonym. Zamiast się godnie reprezentować... Co, miałem na Harleju wjechać, spanować ty? Na kredyt go wziąłeś, kurwa? Jak gwiazda tańca, no to chociaż wygląda jak gwiazda tańca, a nie kurwa... Tak, zainwestować w podróże, niż kurwa się lansować jakimś Harlejem, kurwa, później kręgosłup mnie napierdala, tak? Nie będę lordozą. Ty, kurwa. Sorry, kurwa. O, Jakubawia, gościu. Nie chciałem dojechać, tylko... Który z lordozą? Rafonik. Słyszałem, że w dziurę w klubie dostałeś ostatnio po meczu. Ty już byłeś pamper zmienić, kurwa, w Subwayu i na jemie teraz wróciłeś? Pokaż, spodnie zdejmuj. Słyszałem, że potrenowałeś miesiąc, urabura dwoma stronami pod dziurę. Cipkę masz. Co ty tam pieprzysz, fatu? Straczka i tam się siki, coś, a ty coś nadajesz. Na tą lordozę to uważaj, bo to wiesz... Mogę się odpowiedzieć na pytanie, jak chcesz się wycielał to, bo kurwa mnie poniesie komuś jednym. Jeszcze parę jest, więc damy ci chwilę, ale wrócę jeszcze do ciebie.